część trzecia, znaczy trzecie to są też wszystkie biologiczne rzeczy, czyli candida, jakieś tasiemce, glisty, które posiadamy, one wszystkie powodują to, że te wszystkie odchody, które w nas wywalają, toksyny, one wpływają bezpośrednio na nasz mózg, nasze samopoczucie i jeżeli jesteśmy właśnie, mamy przerost kantidy, jakichś tam innych patogenów, to nie dziwmy się, że nie jesteśmy w stanie kontrolować tych myśli, mamy ciągle depresyjne, że tak powiem, myśli, sytuacje, ciągle jesteśmy na takim niskim wejdzie. Czwartą rzeczą jest to, że też kontrola emocji w tym sensie, że żebyśmy się nie denerwowali, żebyśmy nie trzymali tej agresji z przeróżnych przyczyn i powodów, że tam ktoś tam w telewizji powie to, a ci politycy albo ten oszust, złodziej, i my wypowiadając, uczestnicząc w takich sytuacjach, mówiąc w taki agresywny sposób, cały czas mamy tą złą wewnętrzną wibrację negatywności, często przecież narzekamy, a to zła pogoda, a to jeszcze, ja bym inaczej zrobił, coś tam. Ten czwarty właśnie powód i moim zdaniem to są te takie cztery kluczowe rzeczy, jeżeli jesteśmy w stanie je ogarnąć, zrobić coś takiego, żeby opanowywać to, abyśmy mogli po prostu wyjść na prosto tak naprawdę, to w tym momencie naprawdę nasze życie jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej. To nie znaczy, że nie mamy, że nie będziemy mieli tych gorszych chwil, ale oczywiście to nas może dotykać też, to nie ma tak, ale to będzie zupełna inna jakość, zupełna inna sytuacja życiowa niż to teraz, co ma miejsce, gdzie większość ludzi jest, tak się powiedzmy, miota jest rzucana niczym ten żagiel, trzcina na wietrze, a gdy zbudujecie tą taką wewnętrzną kontrolę, zbudujecie tą kontrolę swoich myśli, czy też taką silną szkołę, silną wewnętrzną potrzebę satysfakcji, bycia szczęśliwym, bycia dobrym człowiekiem też, poprzez to, że jesteś dobrej myśli, to jesteś i dobrym człowiekiem, bo nie jesteś w stanie innych też truć swoją negatywnością, narzekaniem, po prostu nawet jak się dotyka coś, wiele rzeczy, ktoś cię atakuje, zbywasz to uśmiechem, zbywasz to milczeniem, po prostu nawet potrafisz powiedzieć sorry, nic się nie stało, albo zupełnie coś innego, o co ci chodzi. Nie, żeby konfrontować się z kimś, prowadzić do zaczepki, bójki, ale po prostu swoją miłością, tak jak Chrystus nas uczy, nastaw drugi policzek, oddaj mu płaszcz. To jest właśnie ta szkoła, to jest te podejście, jakkolwiek ja też osobiście mam tak, że no nie podchodzę tak, że o, mam zaraz do każdego z miłosierdziem nastawiam policzek, oddaję mu każdemu swój płaszcz, w cudzysłowie. Nie, ja po prostu też unikam takiej sytuacji wchodzenia właśnie w taką konfrontację, żebym musiał coś takiego robić. Mój tata miał taką kiedyś ciężką sytuację, gdzie musiał to zrobić i nawet podświadomie to zrobić, bo był po prostu w areszcie i siedział z Borysiakiem, tym słynnym mordercą, który miał 4 morderstwa ciała gdzieś tam, po prostu schował, czy gdzieś tak ukrył, że no, to jest był słynny Borysiak. No i w pewnym momencie tam mój tato tak oczywiście wojował, różaniec, to tamto, w ogóle mówili na niego naczelniku w tym areszcie. Był jakieś pół roku niesłusznie trzymany tam. W każdym razie w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, gdzie właśnie on tam opowiadał, że jakieś diabełki dostawał od swojego dziecka. No i on był taki po prostu demoniczny po prostu, nie? Tato był właśnie, opowiadał się za Bogiem, mawiał codziennie różaniec, takie rzeczy.
pewnym momencie właśnie on go sprowokował, uderzył. No i Mikato, widząc, że nie ma szans, no bo Mikato tam, nie wiem, 90 kilo, 100, zbudowany oczywiście, bo tam akurat zrobił sobie formę życia, nie dał się brzuszek na brzuszku sześciopaki w ogóle, ale mimo wszystko ten Borysiak jakieś tam, nie wiem, 120 kilo czy więcej. I on właśnie mu powiedział, co ci takiego złego zrobiłem, żeby uderzyłeś. A widział, że on po prostu czekał tylko na to, kiedy on mu odda i będzie mógł go trzymać. A ten zbaraniał po tym zapytaniu, widząc w ogóle całą tą jego postawę. No właśnie taką postawę nadstawienia policzka, że tak powiem. Może wprost nie powiedział, możesz drugi uderzyć. No i dzięki temu żyje, przeżył, bo tak. Przeżył tamtą sytuację i żyje do tej pory, już minęło wiele lat. 10 lat minęło. No i to jest to właśnie, żebyśmy też, no może nawet jako piąte, żebyśmy nie szukali w życiu, mając te 4 punkty na uwadze, konfrontacji, pod wpływem tychże punktów właśnie, bodajże tego właśnie 4, czyli trzymania sobie tej agresji, tej całej jakiejś takiej negatywności, pod wpływem właśnie zdarzeń, sytuacji stresujących, czy też no, po prostu podnoszących nam adrenalinę, byśmy tego nie trzymali sobie, bo ludzie potrafią tego dotrzymać nie tylko godzinami, ale samymi dniami. Są też swego rodzaju specyficzni ludzie, którzy to jeszcze inaczej potrafią robić. Taka praktyka daje swój efekt, a przynajmniej ja to po sobie widzę. Wszystkim wam życzę tego, żebyście mieli takie dobro, szczęście w sobie, żebyście, oczekując na przyjście Chrystusa, oczekując na te obietnice, które Bóg nam oferuje, chce nam ofiarować, żebyśmy ten czas przeżyli dobrze, bo to też takie moje odkrycie życiowe jest takie, że właśnie cały czas myślałem, że muszę cierpieć i w ogóle to tak w kościele katolickim. A to jest nieprawda, pamiętajcie, Bóg pragnie naszego dobra i szczęścia. Owszem, będziemy musieli ponosić w życiu trud pracy ciężkiej, trud po prostu ten egzystencjalny tego życia po prostu, bo to też jest ten trud właśnie, że widzisz Boga, widzisz Jego dobro, piękno i cholera, musisz żyć na tym świecie. Męczyć się z tymi ludźmi dookoła. No też to jest takie właśnie tego rodzaju właśnie cierpienie. Ale jeżeli masz jeszcze przeświadczenie, że będziesz żył długo na tym świecie, to już całkiem. Ale to też jest właśnie też powiedzmy błogosławieństwo, bo po co żyć w tym świecie na zasadzie tego świata, że zaraz będę całe życie ciężko pracował, harował w tym takim wyścigu szczurów. Na emeryturze zachoruję na raka, całe zarobione pieniądze wydam na leczenie, chemioterapię i te inne rzeczy. Wiecie, znacie to pewnie z waszych rodzin, z sytuacji znajomych dookoła, nie? I tyle, nie będę przedłużał. To jest druga część. Urwało mi tam tej pierwszej części. Pamięci nie chcę teraz przedłużać, już dłuższego odcinka robić. Trzymajcie się ciepło. Ja jestem akurat w Wyszkowie. Minąłem Bóg przed chwilą. Na tym słynnym rondzie Mieczkowskiego księdza Wiktora i skręcam. Skręcam teraz, jadę chyba na pół Tusk. Na pół Tusk. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że coś z tego macie i osiągacie z tych moich filmów. Dużo wam szczęścia życzę, dobra jak najwięcej, całego serca. Dobrego dnia póki co i takiego słońca, jak ja dzisiaj mam u siebie podczas tej pory.